dzisiaj z Beniaminkiem, pierwszy mecz ligowy. Wygraliśmy go 6-0 i szczerze powiedziawszy, na pewno wynik cieszy. Wynik cieszy. Myślę, że też duże fragmenty gry. Cieszy to, że ci chłopcy chcą robić to, co się do nich mówi, chcą realizować pewne założenia, które mają przed meczem i to w trakcie meczu widać. Są duże fragmenty, kiedy to robią. Oczywiście nie wszystko wyjdzie tak jak powinno, no bo oni się po prostu uczą. Ale jak mówię, trzeba się cieszyć z tego, że wygrali ten mecz, trzeba się cieszyć, że tych bramek kilka wpadło i tak naprawdę to jest po tym pierwszym meczu najistotniejsze. Na pewno bardzo cieszę, że na starcie już sezonu zaczęliśmy z 3 punktami. Wysoka wygrana 5-0, to na pewno cieszy. Co powiem o meczu? Myślę, że cały mecz dominowaliśmy, to było widać od pierwszej połowy, mimo ciężkich warunków. Trzeba podkreślić, w pierwszej połowie daliśmy radę, drużyna stawiła czoła, no i cieszą 3 punkty, cieszy postawa zespołu, idziemy dalej po zwycięstwo. Macie możliwość zagrania na głównym stadionie, gdzie wiadomo Murawa jest jedna z lepszych w Polsce. Jak ci zawodnicy sobie właśnie nie radzą, bo tutaj nie oszukujmy się, często na bocznych boiskach, może nie tutaj w Termalicy, ale gdzieś na wyjazdach, i to nie mówię tego po to, żeby źle mówić o innych zespołach, no te warunki wiadomo jakie są i ta piłka czasami gdzieś tam ugrzęźnie, odskoczy. Tutaj nie ma mowy o tego typu mankamentach. Oczywiście, uważam, że w pełni wykorzystaliśmy potencjał tego boiska jako drużyna. Dla nas jako zawodników jest to duża frajda zagrać na takim boisku, bo tak naprawdę można się skupić tylko i wyłącznie na swoich umiejętnościach. Z tego co tutaj rozmawiałem też z opiekunami, trenerami przeciwnika, można powiedzieć, że byli w szoku, że wyjdą na taką Murawę i zagrają na tym stadionie. Bardzo to gdzieś tam potem w pomeczowych rozmowach doceniali. No a tak przechodząc do meczu, tak mówię, wykorzystali chłopaki potencjał tego boiska, gabaryty, to, że jest tak równe, a mimo wszystko kilka pudeł było. Mogło być tych bramek więcej, więc jakby istotne jest to, że nie będą mieli na co zrzucić. No niestety, tylko i wyłącznie braki w wyszkoleniu technicznym. Jak gramy na takim Murawie, mamy taką możliwość, musimy doszlifować każdy element na boisku i starać się, by ta piłka nam nie odskakiwała, bo tutaj nie ma możliwości, że jakaś kępka trawy nam odbije i musimy po prostu grać swoje i wygrywać mecze, które dzisiaj pokazaliśmy. Dziękujemy pani prezes, że mieliśmy w ogóle możliwość grania na głównym boisku, bo jak wiemy, często się to nie zdarza, ale myślę, że wykorzystaliśmy tą okazję, no i cieszą 3 punkty. Więc możesz powiedzieć na temat dzisiejszego przeciwnika? Beniaminek, nasz rozgrywek tej ligi. Myślę, że na początku pokazał się z dobrej strony w defensywie, lecz przełamaliśmy jego szale i odnieśliśmy zwycięstwo. Gdzie kolejne spotkanie i z kim? Kolejne spotkanie w Krakowie na Garbarni. Myślę, że przeciwnik trochę bardziej wymagający i na wyjeździe, więc to też gdzieś tam trochę zweryfikuje jakby potencjał tej drużyny, który wydaje mi się jest spory. Pozdrawiam Szakata Zakareje. Tak się bawi, tak się bawi, nie ciecza! Tak się bawi, tak się bawi, nie ciecza! Tak się bawi, tak się bawi, nie ciecza! 1-9! 2-2! Brock Ben! Nie ciecza! 1-9! 2-2! Brock Ben! Nie ciecza! Brawo, brawo!